Chybówka jest malutka, ale bardzo szybko drop drepcze i 5 razy więcej. 5 razy szybciej pokonuje długość swojego ciała. Dzisiaj chciałem pogadać na temat piramidalnych bzdur. Piramidalne bzdury, to znaczy, tak sobie pomyślałem ostatnio, że mój światopogląd jest stereometryczny. Czyli patrzę na świat jak na zgromadzenie, no można powiedzieć, pikseli. Czyli takich no, niepodzielnych elementów, które właśnie są fragmentami czasu lub przestrzeni, natomiast no nie daje się ich już rozdrobnić, czyli po prostu nie, no nie jest ograniczona rozdzielczość, można powiedzieć. Czyli właśnie chciałem jeszcze odnośnie wstępu powiedzieć. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Sylwanowicz. Jest u mnie na zegarze dużym, czyli w komórce również, 6:35. Na filmiku jest pewnie godzinę wcześniej albo godzinę później. Kotka już mnie atakuje i w związku z tym będzie bardzo ciężko. No, mam nadzieję, że sobie pójdzie i nie będzie chodziła po klawiaturze. Chcę, żebym nic nie mówił, żebym nie rozmawiał sam ze sobą, ponieważ na ekranie leci mój filmik. Odejdź kotka, odejdź stąd. To dobra, no. Więc będą przymusowe pieszczoty. No i w tym momencie kotka mnie będzie tutaj masować. Masaż będzie, ja będę sobie mówił, ona będzie się tulić, żebym tylko przestał mówić. Nic nie przestał już, żebym już wreszcie nie wydawał tego niskiego, nieprzyjemnego dźwięku, który jest dla niej niemiły widocznie. Stara się nie uspokoić, żebym poszedł spać. W każdym razie zacząłem mówić o piramidalnych bzdurach. I a propos. A propos tych piramidalnych bzdur. To wygląda to w ten sposób, że te piksele są ułożone w taki kształt. Kształt przestrzenny. Nie płaski, tylko przestrzenny. Nie daje się tego przedstawić w żaden sposób na płaszczyźnie, oprócz takiego rysunku aksonometrycznego, jak to mówią, który kiedyś może i rysowałem i który się uczyłem się zasad. Zresztą bardzo przyjemne to było nauka tej geometrii wykreślnej. W każdym razie ta piramidka to jest taka dziwna piramidka, ponieważ nie ma ona kwadratowej podstawy. To długo trzeba było myśleć, żeby wymyślić, że największym opakowaniem materii, czyli jak gdyby najdrobniejszy jej podział wcale nie następuje na sześciany, tylko na piramidki właśnie, na piramidki o trójkątnej podstawie. Czyli można powiedzieć, że to są czworościany. Czworościany, a nie sześciany. Cztery ściany, a więc w związku z tym cztery kulki, trzy ułożone w trójkąt, a czwarta leżąca na tych trzech kulkach. Tak sobie można wyobrazić. To jest taki kształt idealny, ponieważ dwie kulki, jedna kulka styka się, każda z tych kulek styka się z dwoma pozostałymi. Każda z nich jest rogiem, czy każda jest wierzchołkiem tego czworościanu. Niestety nie będę potrafił tego narysować, bo nie dysponuję takim narzędziem.
które by potrafiło w bardzo łatwy sposób to można było narysować na kartce, jak się jeszcze miał długopis w ręku i kartkę przed sobą. Natomiast w tej chwili to nawet w takim narzędziu jak Paint czy jakimś innym narzędziu dostępnym ogólnie i za darmo rysującym, trudno jest narysować trójkąt. Trójkąt można jeszcze narysować, jeżeli on jest równoległy, znaczy jeżeli on jest prostokątny, to bez problemu. Natomiast ukośne linie jest dużo trudniej rysować. Takimi narzędziami ogólnie dostępnymi nie ma takich procedur opracowanych, które łatwo pozwalają narysować trójkąt po prostu. Zawsze jest kwadrat, koło, zawsze są ten świat nam proponowany. Od dziecka jest kwadratowy i okrągły, natomiast nigdy nie jest trójkątny, a tymczasem trójkąt jest podstawą istnienia wszystkiego. Istnienia wzroku, istnienia kwiatów, istnienia ludzi. Zawsze musi to być trójkąt po prostu. Bez względu na to, z której strony patrzeć na to, czy od wierzchołka, czy od podstawy, to zawsze jest jeden na dwa. I w związku z tym, jak jeden na dwa, to dwa już są, z tym jeden to są już trzy. Jak są trzy, to czwarty to już jest czworościan i cztery ściany, cztery wierzchołki, cztery rogi. Najłatwiej jest sobie wyobrazić to, że wsypując do szklanki jakiekolwiek kulki. Najlepiej takie drobne, które się tam zmieszczą, nie jedna, dwie, trzy, tylko gdzie się zmieści ich dużo, jakiekolwiek ziarenka po prostu. Zawsze tam wsypie się tyle, żeby te trzy dopełnione były czwartą. A jak są już cztery, no to już jest niestety parzysto i się kończy sprawa, czyli już jak jest parzysto, to już nic więcej się nie zmieści, oprócz tego, co zostanie z tyłu. Tak. Dziwna sprawa. Czworościany rzeczywistości. Jest ciszej. A o to chodzi, żeby cały czas było głośno, tylko żeby nie było tych szumów. W związku z tym odpalam sobie tak rękę, żeby mikrofon utrzymać blisko.